Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj właśnie jadę po Dominikę do szkoły. Mamy bardzo ładny, ciepły dzień i zamierzam zrobić zakupy. Może pojedziemy do Action, zobaczymy, co tam jest świątecznego, fajnego. Może coś by się przydało do odnowienia. Mam pomysł na dekorację na stół i mam pomysł na wianek, ale taki wianek umieszczony pod moim żyrandolem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Widzicie, widzowie, mamy słońce. Włosy już mam mocno przydługie, czyli niedługo spotkam się z fryzjerem moim od obcinania włosów, bo ja, wiecie, mam innego fryzjera od czesania i innego od obcinania włosów. Co prawda, ostatnia fryzura na imprezie wam się moja nie podobała. Wyglądałam staro, nie było mi do twarzy. Generalnie wam się nie podobało, ale powiem wam tak, nie ja tam byłam najważniejsza na tej imprezie. To po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem taka, żebym była bardzo wymagającym klientem, jeśli chodzi o fryzjerstwo. Jeżeli widzę, że ktoś się stara, to ja nie jestem z tych, co by, o, jeszcze raz. Bo dla mnie to nie ma aż takiego znaczenia, wiecie, jak ja wyglądam. Wartość swoją mam w środku, nie na zewnątrz. I to nie jest tak istotne, jak się wygląda. Więc to odnośnie ostatniej fryzury, która wam się tak mocno nie podobała, ale prześwietliło, widzicie? Zaraz się dostosuje obraz i nie będzie tak źle. Teraz jeszcze mam do odebrania paczkę. Kupiłam Igorowi spodnie, bo rośnie jak na drożdżach chłopak i musiałam mu kupić spodnie, buty i te inne. Takich zakupów wam nie będę pokazywała, bo pewnie mało z was ma takie małe dzieci, żeby była tym zainteresowana. Natomiast chciałam wam nagrać taki filmik odnośnie, parę osób już mnie o to prosiło, odnośnie suplementów, które używamy, co bym polecała i co się sprawdza. Nagram wam osobny filmik, dlatego żeby go wrzucić do tego vloga, no to by było masło maślane, więc ten vlog będzie troszeczkę luźniejszy, natomiast następny nagram wam stricte o suplementach, także już na niego zapraszam. Muszę się odpowiednio przygotować, wiecie, żeby wam przekazać jakąś wiedzę konkretniejszą. I tak, to tak do następnego vloga. A teraz jedziemy po paczkę i po Donie. No więc odebrałam już paczkę. Dla Igora to są spodnie, leżą z tyłu. A teraz przyjechałam po Donie i czekam tutaj na nią, bo tak trochę tam ciasno było, więc podjechałam tak z boku. Napiszę jej później i dojdzie do mnie. Co chciałam wam powiedzieć jeszcze, co tak mi się przypomniało w międzyczasie, bo ostatnio robiłam sobie wyniki badań i wiecie, jestem taka trochę guła, bo zrobiłam sobie je w piątek, a dobrze wiemy, że jak coś jest na sobotę i na niedzielę, to pewnie będzie w poniedziałek. I owszem, założyłam sobie taką kartę, która pozwala na podgląd wyników przez internet i wszystko powinno być ok, no ale w ten piątek sprawdzałam o 17, tak jak mi pani pielęgniarka zalecała, ale tam nic nie było. No i sprawdzam w sobotę, no wiadomo, że nie, no to w poniedziałek też nie. Wiecie, jak się czeka, to się człowiek niepokoi. No ale były w poniedziałek, zadzwoniłam do ośrodka, mówi pani, co, nie wiem co jest, ale ja ich nie widzę, a ona mówi, a my już je widzimy, tam pacjenci widzą kilka godzin później. No ale już w poniedziałek było, no więc mówię, okej, to przyjadę do pani, sobie to o zobaczę. Kobitka mi to wydrukowała. Wydrukowała mi te wyniki badań, no i patrzę sobie. I powiem wam, ja zawsze miałam dobre wyniki z krwi, bardzo dobre. Teraz mam lepsze. Teraz mam lepsze, mam bardzo ładny cukier, bo mam nadczo 86. Ja zawsze miałam bardzo małe trójglicerydy, bardzo niski cholesterol całkowity. Więc mam mały. Wszystko jest ok. Wysoką mam hemoglobinę, mam bardzo dobre leukocyty, erytrocyty. Generalnie wszystko jest cacy. Więc chyba ten półpost też pomaga. Ja porównałam sobie te wyniki badań z badaniami sprzed roku, więc jest ciut lepiej. Ciut niższy cukier jest, no i to by się zgadzało, no bo jednak te przerwy od posiłków są bardzo duże. No więc to chyba pomogło. Byłam jeszcze na USG piersi, co zalecam kobietom, żeby się nie bać, a badać, bo później jak idziemy, wiecie, po dwóch, trzech, czterech, pięciu latach albo więcej, znam takie też, to się bardzo niepokoimy, boimy, stresujemy i przy przyłożeniu głowicy mamy panikę.
Więc żeby tak nie było, chodźmy co rok, co dwa góra i będzie wszystko cacy. W ogóle bardzo podrożały u nas takie badania. Kiedyś, bo to wiadomo, że prywatnie trzeba zrobić, bo na kasę chorych to by się czekało, nie wiem jak długo, bo nie sprawdzałam. My mamy tutaj takiego pana doktora i on przyjmuje tylko prywatnie. Płaciliśmy zawsze 80 zł za USG z siostrą, a w tym roku 150 i tak sobie popatrzyłam, no... Na przykład cena spokoju. Cena spokoju 150, no więc jestem przebadana. Przyjdzie Sławek, jeszcze go zmęczę, że on ma też się zbadać. Jak będzie w ciągu tygodnia, to się właśnie załatwi te badania. Też właśnie na te 40+, bo tam jest naprawdę mnóstwo tych badań. I bym chciała, żeby on też sobie właśnie to zrobił. No więc tak. Jeśli chodzi o półpost, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, mamy chwilę czasu, to Wam powiem, że oczywiście masa ciała się zmienia, spodnie stają się bardzo dziwnie luźne, nawet słuchajcie, buty i kapcie są dla mnie za duże, z 40 stopy zrobiłam się 39, bo ja zawsze miałam 39, ale wiecie, jak się urośnie, to i stopa też urośnie, a ja tak sobie tego nie wyobrażałam, ale tak jest, więc stopa jest mniejsza. Więc wszystkie buty na Vinted 40, no bo no to są za duże dla mnie, po co mają stać, więc je wysprzedaję. No i tak, także jeżeli jesteście też na półpostach, bo bardzo dużo pisało mi osób, że no to one też spróbują jak tak. No ja jestem ciekawa Waszych efektów, ile już jesteście na tym półpoście, jakie macie efekty. Myślę, że gra jest warta świeczki. Nawet mi kilka osób pisało, że osoby z cukrzycą też świetnie na nich to wpływa. Ja bym proponowała przy takiej chorobie jednak z konsultacją lekarską to przeprowadzać, no bo wiecie, trochę jest inaczej. Natomiast wszyscy zdrowi, to się tylko tak wydaje, że musimy jeść kolację. Naprawdę, to się tak wydaje. Zupełnie normalnie to się odbywa. Ja przy nagrywaniu jeszcze o suplementach powiem Wam o takim moim nowym nawyku, bardzo dla mnie korzystnym, bo ja generalnie mam problem z piciem wody, więc dla mnie korzystny i osoby, które nie za bardzo lubią pić wodę, albo nawadniać się, albo mają za mało czasu, bo pracują i to tak raczej nie ma kiedy tego pić, więc Wam powiem, kiedy można to wypić, kiedy ja to piję i kiedy jest ok. No a teraz już czekam za Dominiką, dosyć gadania, bo może za nudno, za długo, więc dosyć tego gadania, czekam za Donią i jedziemy w miasto. Ja mam tam wiele problemów, najwięcej egzystencjalnych. Co dostałeś z pozytywizmu? Nieważne. Opowiadaj. Nieważne, nie miałam dzisiaj polskiego. Nie miałaś? Ale ocena z pozytywizmu wpłynęła. No i co? Pochwal się widzom, co dostałaś. No, dostałam piątkę. No, dostała piątkę, tak gwiazda. Jedziemy do miasta. Czemu nie szóstkę? No właśnie, a były szóstki? No tak. Tak? Tylko nie dla mnie. A, dla kogoś innego były szóstki. No 97% trzeba mieć, nie? Aha. Kurka wodna! Nie no, słuchajcie. Jestem zażenowana tym tutaj, co się dzieje w tej placówce oświaty. Dobrze, że już zostało mi 42 dni do matury. Mogą, będzie dobrze, mogą nie? Mi skoczyć wszyscy teraz. Czekasz na mnie? Dobra, zamknęło się. Zamknęło się? Czym się wydawało? Przechodzimy tu przez Biedrę, bo mamy bliżej. Może od tego pikania głowa rozboleć, nie? Nie, Donia? Dobra, chcę przyjść do takiej pracy na kasę. Co pik, to się zarywa głowa. Jesteśmy po zakupach, moi widzowie. Jesteśmy po zakupach. Nie weszliśmy do Rossmana, nie. Weszliśmy tylko do Patty po strusle twarogową i Donia kupiła pączki z Kinder Bueno, tak? Z Kinder Bueno są. Kosztują 4,49, jak grzyd za matkę biorą za te pączki. Jedziemy teraz do domu. Niedługo przyjdzie Igor ze szkoły, a my dzisiaj na obiad będziemy, wiecie, robić takie placuszki twarogowe. Nie ma tego na kanale Gotuj z Ewą, a jak to brzmi, nie? Nie mówię już quick cooking, mówię Gotuj z Ewą.
Gotuj z Ewą. Na Gotuj z Ewą nie ma placuszków, ale to jest bardzo proste, słuchajcie. Twaróg, jajeczka, trochę mąki, cukier waniliowy, takie nawet gęste wychodzi to ciasto i fajnie. Ciężko się to rozkłada na patelni, ale jak już tak ładnie łyżką przygniecicie, są przepyszne, chrupiące, twarogowe, takie trochę ciągnące placuszki. Można posypać to cukrem, pudrem. Moje dzieci się tym zajadają. Także dzisiaj taki zrobimy obiad, bo mam twaróg. To zrobimy taki obiadik. Ja zresztą bardzo lubię szybkie obiady, żeby to nie były jakieś sosy, mięsa, ewentualnie zupy, ale u nas to zupy tak. Jak lubi Igor i ja, to nie lubi Donia. Jak lubi Donia, to ja nie za bardzo, albo Igor. I jest problem z zupami. Każdy by chciał najlepiej co innego. Wiecie, jak to jest. A ja nie jestem aż tak głupia i nie będę każdemu co innego gotować. Będą ich wszyscy to samo. No, więc jedziemy teraz do domu, rozpakujemy te zakupy, zrobimy obiad. Na szczęście dzisiaj nie musimy się uczyć do szkoły. Wiem, jak to brzmi, ale takie czasy. Albo płacisz za korki, albo pomagasz dziecku non-stop w nauce, bo jest dość sporo materiału. Proszę. Jesteśmy już w domu, moi drodzy. Taki mamy ten marzec teraz, że tak, do południa słońce, ciepło, nagrzeje się w tym domu, ale zaraz przyjdzie jakiś deszcz i właśnie zaraz przed chwilą padał deszcz, zrobiło się zimno, teraz wieje tak bardzo. Moja Donia jest ciągle zmarzluch taki i ona lubi ciepło. I mówi, mamuś, napal w kominku. I wiecie co, ja zamiast robić obiad, to ja napaliłam w kominku. Co za tym idzie? Tu jest pies. Zawsze jak palimy w kominku, to tu jest pies, bo tu jest to miejsce, które jest najbardziej nagrzane i tutaj śpi Fineczka. Fineczkę dzisiaj też wykąpaliśmy, nie Fineczko? Fineczka była kąpana. Tak, wykąpałaś się. No, napaliłam w kominku. No i tak. I teraz wstawiłam sobie pranie, wiecie. Muszę w suszarki wyciągnąć. Proza życia. Wydawało się, że będzie coś innego, jest coś innego i tak jest. W sklepie nie byliśmy już później, bo mówię, nie, już dzisiaj za późno, bo to zaraz miał Igor wracać i nie ma co. Igor już gra w piłkę, w koszykówkę. Zaraz im zrobię te placki, żeby sobie pojedli czegoś. I tak, najpierw musiałam rozpalić w kominku, bo naprawdę zrobiło się zimno. I sami widzicie, jaka jest pogoda. Nieraz taki wiatr jest, że w tego domu to wszystko tak wygwieje, wygwiżdże, że jest po prostu zimno. Wchodzi się i no niby jest ciepło, ale jak się posiedzi na krótki rękaw, a ja na krótki rękaw siedzę, to czuję, że jest zimno. Kominek jest o tej porze roku niezastąpiony. Naprawdę, polecam, jest bardzo wdzięczny. Jak już, bo wiecie, jak jest taka dodatnia temperatura, to nam się piec od gazu włącza tak, podejrzewam, rano o 6 i może gdzieś tam w ciągu dnia, ale tak za często tych ciepłych grzejników to nie złapie, więc tak to jest, a kominek jest potrzebny za dnia, bo jak się śpi, to jest ciepło, wiadomo, a jak się siedzi popołudniami w pokoju, a u nas wszystko się tuszuje w salonie, nikt nie korzysta ze swoich pokojów aż tak nadmiernie, więc ten kominek jest bardzo przyjemny i sami zobaczcie, że on jest przyjemny, prawda? Tym bardziej, że tutaj piesek. Ułożyła się, że prawie jej nie widać. Fineczko, jesteś? Jest, dobra, jest piesek, jest. Dla niej nie istnieje że za ciepło. Dla niej za ciepło nie istnieje, więc ona będzie się tutaj prażyć cały wieczór. Wiecie, jak ja napalę w tym kominku, no to tak się pali, nie wiem, za 2 godziny. Dobrze, jak go nałożę, 2,5 godziny, a jak wygaśnie, no to jeszcze ciepło daje, no na pewno godzinę. Ta rura jest tak bardzo rozgrzana, która idzie do komina, że w sumie całe popołudnie jest bardzo ciepło. Więc to zrobiłam. Teraz będę robiła obiad dzieciaczkom. No i zobaczymy, co później. Jesteśmy z Igorem w kebabowni. Taka kolacja, słuchajcie. Nie trzeba dużo wymyślać. Te same kolory mamy prawie bluz. Zażyczył sobie kebaba. No i babcia mu przyniosła kasiorę i jest na kebabę. A Dominika korzysta z tego, że jadę. No i też oczywiście. Także mam bez roboty, jesteśmy w kebabowni, Igor lubi tylko stąd, więc przyjeżdżam tu i będzie kepsior, nie Igo? To wstyd jeść w kebabowni, jak matka prowadzi kanał kulinarny. Czemu? Czemu? No tak trochę, nie?
Jest piątek. Tygodnia koniec i początek. Taka była kiedyś piosenka, tak szła, wiesz? Początek? Nie. Koniec brzmi lepiej. No. Czekam, słuchajcie, na niego, bo to nie jest tak raz, dwa, trzy, że oni zrobią, więc muszę trochę poczekać. Donia czeka w samochodzie. Igor, zejdź ze stołu. No co ty robisz? Myślisz, że jak nie u siebie, to można. Donia czeka w aucie z Finką i słuchajcie, odchodzę od samochodu, a Donia mówi, ja nie idę, mama, bo jestem nieubrana, to ja nie idę, ja poczekam. No i odeszłam z 10 metrów, a tu alarm wyje z samochodu, a mam Dominika wróciłam, a Donia mówi, mamo, bo Finka wskoczyła na twój fotel. No, także... Dobra, dobra, Igor. Igor. Z Igorem jest zawsze wesoło. Igor ma dość przyjemny dowcip, wiecie. Jak z Igorem się spędza czas, to jest wesoło. On po tacie ma taki fajny humor i dowcip, że rozbawić potrafi, nie? Taki ma chłopak, taka cecha charakteru. Bardzo, bardzo fajna cecha charakteru dla młodych i dla starszych, jak ktoś jest zabawny. Mam im to powiedzieć. Nie, nie mów już. Już nie mów. Dostaniemy kebaba, jedziemy do domu, bo trzeba Finkę na dwór wypuścić, a nie chcemy jej wypuszczać, jak to jesteśmy... Nie, bo ona później, wiecie, pójdzie gdzieś i co? Nie, już ją wypuścimy u nas na podwórku. No i nie, my w trzech byśmy poszli na kebaba, czekalibyśmy, a ona to sobie... Ty się nie rozpędzaj, ja nie jem o tej godzinie. Jak to nie? Ja trzymam ale okno. Ale piątek jest. To nie ma, że piątek. Ja tylko nie trzymam, wiecie, kiedy okna? Wtedy, kiedy przyjeżdża Sławek i jest sobota. A jeżeli przyjeżdża w tygodniu, to okno trzymam. Bez dwóch zdań. Igor mówi, wiesz, mama, jak ja byłam młodszy, to jak tata wracał z trasy, to ja myślałam, że są wakacje. Chociaj. Idziemy. Ola, to pachnie, prawie wszystkie zjem. Wszystkie zjedz, tak. Moje wróty tak oddaję mołotowa. Kiedy wchodzę po nie wszystko dookoła. Nikt nie czeka. Nie, tak nie robimy coś. Ja tak robię fajnie. Tutaj sobie stanęliśmy. Moje wróty tak oddaję mołotowa. Wszystko dookoła. Tutaj jest Dominika, czeka na nas. Tak ma dobrze, widzicie? Nawet kepsy jej przynosimy. Dominiczko, jesteśmy. Wiesz o tym. No, Igor poszedł zamknąć bramę. A my zamkniemy garaż i wchodzimy do domu. Chodź, Fineczka, idziemy do domu. Gdzie on jest? Nie ma go? Jesteś? To dawaj. Dobrze. My łazimy po lokalach, a tu proszę w kominku się przestaje palić. Starczy, nie dokładam już, co do nie? No jest. Dokładać?